Drodzy Państwo, witam serdecznie w progach Dworu Miłoszowego w Krasnogródzie. Timothy Snyder jest z nami. Przywitajmy go bardzo serdecznie. Parę słów wprowadzenia do tego spotkania, które nazwaliśmy Tony Judd Lecture. Dzisiaj mija rocznica śmierci wybitnego Historyka, intelektualisty Toniego Dżada, który odszedł 6 sierpnia 2010 roku, cierpiąc na chorobę stwardnienia zanikowego bocznego, która bardzo szybko zabrała go z tego świata właściwie w pełni sił twórczych. Tony Judd był człowiekiem dla, dla nas obojga z, z Timothy Snyderem, ale też dla wielu osób, które widzę tutaj z nami, bardzo ważnym pisarzem, ale też przyjacielem, który przeszedł niezwykłą drogę intelektualisty, lewicowego, urodzonego w 50 roku w Londynie, w, w rodzinie żydowskiej. Zafascynowanego marksizmem, syjonizmem, był jednym z tych, którzy poszli walczyć za, w Izraelu za niepodległość tego państwa. A potem, potem jego cała droga dojrzewania, myślenia bardzo krytycznego o tym swoim dziedzictwie, towarzyszyła właściwie bardzo wielu myślicielom. Europejczykom, i nie tylko przez całą drugą połowę XX wieku. I, I to, jak Tony Judd zyskał swoje imię w gronie intelektualistów, pisząc książki, artykuły bardzo krytyczne wobec, wobec francuskiej inteligencji, od tego momentu właściwie zaczyna się jego e, zaangażowanie w bycie publicznym intelektualistą i, e, i krytycznego osądu tych tradycji, które nie zawsze odpowiadały potem e, rzeczywistości, w jakiej, e, w jakiej żyliśmy. E, dla Toniego Dżada jedną z najważniejszych dat był rok 1968. I był jednym z nielicznych intelektualistów te, tamtego czasu, który starał się zrozumieć, że jest inne jeszcze półco Europy, że 68 rok co innego znaczy w Pradze, w Warszawie, w Budapeszcie, w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej niż w Paryżu, Londynie czy Nowym Jorku. Uważał, że to było wielkie zaniechanie środowisk liberalnych, intelektualnych, pozostawienie, niezrozumienie tego, co tak naprawdę we wschodniej części, środkowo-wschodniej części kontynentu się dzieje. I to nieprzypadkowo, że za swoich przewodników, myślicieli po wędrówkach przez XX wiek wybrał m.in. obok Hanna Harent, Leszka Kołakowskiego, Alberta Kami i Czesława Miłosza. I jego opus magnum, wielka e, książka po wojnie, e, czyli Europa po roku 1945, jest e, takim dziełem, które myślę jest głęboko w duchu rodzinnej Europy Czesława Miłosza. E, traktowania Europy jako całości, jako wspólnego doświadczenia i, e, e, i krytycznego myślenia również o Stosunku Zachodu do drugiej części kontynentu. I to było coś, co bardzo leżało na sercu Toniemu jadowi, i tak ja go osobiście poznałem, będąc jednym z tych, których on zaprosił do takiego forum Remark, które zaczął organizować, będąc już szefem Instytutu Remark przy Uniwersytecie Nowojorskim i przez wiele lat, żeśmy się spotykali po obu stronach Atlantyku, raz w Europie, raz, raz w Ameryce, żeby prowadzić debaty, rozmowy, w których Tony Judt był mistrzem, był mistrzem konwersacji, był mistrzem dialogu, był mistrzem rodzącej się żywej myśli w rozmowie. I, 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 i to były, to były chwile, w których żeśmy tworzyli jakby wspólną właśnie rodzinną przestrzeń europejską, europejsko-amerykańską. To jest też nieprzypadkowe, że Tony Judd w którymś momencie przyjechał do tego miejsca, w którym się tutaj zgromadziliśmy. To był rok 2004 kiedy tutaj jeszcze nie było tego, co Państwo teraz widzicie, była ruina dworu e, i tego miejsca, ale wspólnie wtedy marzyliśmy o stworzeniu e, takiego małego centrum świata, i takiej akademii, która byłaby interdyscyplinarna, która by, by uwolniła się też od takiego ciężaru, akademickiego życia, stworzyła nowy program, który by jakiś w sensie nawiązywał do pogranicza do gry szklanych paciorków, dołączenia różnych dyscyplin, różnych doświadczeń y, ludzi pod wspólnym dachem. To było bardzo charakterystyczne również dla Rymark Forum. Tam się spotykali wybitni naukowcy, myśliciele, ale też politycy, poeci, samorządowcy, działacze społeczni i to był ten żywioł, który to niego bardzo interesował. On chciał bardzo nie być zamknięty w dziupli y, y, jakiejś Dyscy, dyscypliny jednego tylko świata. Szukał dla swojej myśli, dla swoich poszukiwań intelektualnych różnych, y, 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 różnych przestrzeni, różnych doświadczeń i bardzo było potem ciekawe odnajdywać te myśli, które się wtedy rodziły w jego książkach, w jego y, myśl, y, myślach, które przekładał potem y, na książki. No i przyszedł ten moment y, 2000 ósmego roku, kiedy dowiedzieliśmy się o jego chorobie, która do dzisiaj uchodzi za nieuleczalną i to jest taka choroba, w której powoli ciało obumiera, umysł jeszcze ciągle pracuje i do końca Tony Judd intensywnie pracował. Wymyślił cały sposób pracy, kiedy już właściwie nie mógł się fizycznie w żaden sposób poruszać że w nocy tworzył naz, nazwał to pensjonat pamięci tak się też nazywa książka która się również w Polsce ukazała tych ostatnich jego tekstów kiedy układał podczas nocy jak w poszczególnych pokojach pensjonatu gdzieś tam w Szwajcarii do którego z rodzicami kiedyś jeździł różne myśli y, 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 różne koncepcje które potem rano dyktował y, po to żeby one zostały za zapisane w formie tekstu i właściwie był człowiekiem który Pozostawił niezwykłe świadectwo takiego bycia już na progu odchodzenia, śmierci, która zabiera człowieka gwałtownie, ale do końca jeszcze stara się komunikować, nazywać swoje myśli i je przekazywać. Ale to był też ten moment, w którym yy, yy, historyk, profesor Uniwersytetu Yale Timothy Snyder zaproponował Toniemu Jadowi rozmowę. Zaproponował spotkania po to, żeby żeby y, y, mieć tą szansę, czy dać y, poprzez rozmowę y, Toniemu Dżadowi szansę ponazywania również swoich myśli, bo kolejnym zamierzeniem Toniego Dżada po powojniu było napisanie historii idei, historii intelektualnej Europy. Tego nigdy już nie, nie zdołał y, zrobić, napisać. Natomiast powstała książka rozmyślania o XX wieku w formie rozmowy niego Jada z Timothy Snyderem, która właściwie jest taką niezwykłą historią idei i yy, 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 myśli yy, życia intelektualnego XX wieku. I tak zrodziła się yy, i, i przyjaźń niezwykłe świadectwo yy, dwóch historyków, które, yy, obo, obojga, którzy nam pozostawili tą niezwykłą, niezwykłą książkę. Więc mówię to wszystko po to, żeby, żeby też uświadomić nam wszystkim, jak Toni cieszyłby się z tego spotkania naszego tutaj dzisiaj. Jakby cieszył się z tego miejsca, że ono żyje, że ono zostało odrodzone, że jesteśmy w trakcie już któregoś z rzędu sympozjonu, czytania drugiego. Są tutaj z nami goście, doktoranci, studenci, profesorowie z, z Ukrainy, z Litwy. Z Polski, z Wielkiej Brytanii, z Ameryki. W jakiś sposób e, e, kontynuujemy, czy sta, staramy się kontynuować tradycję e, Remark Forum, tego forum, które założył i powołał do istnienia Tony, e, Tony Jad. E, pierwsze czytanie kilka lat temu było właśnie tekstów e, i książek Toniego Jada. E, e, więc od początku jakoś związali, staraliśmy się, żeby jego obecność tutaj w tym miejscu była żywa i ciągle przywoływana. I stąd też zrodziła się idea Tony Judd Lecture, żeby ten dzień 6 sierpnia, mam nadzieję, że, że będziemy mogli to kontynuować przez kolejne lata, że to tanie się to już tradycją, że każdego roku będziemy mieli o tej porze wykład to niego Jada, a moim wielkim szczęściem, naszym wspólnym chyba myślę, jest to, że ten pierwszy wykład zgodził się wygłosić profesor Timothy Snyder. Bardzo proszę Timo o głos. Dobry wieczór. Więc to jest dla mnie niezwykła sytuacja, bo często się zaprasza kolegów, żeby wykładał w imieniu jakiegoś umarłego kolegi. Ale szczerze mówiąc, um, ja jestem teraz w sytuacji, przeciw której walczyłem. To znaczy, ja bardzo chciałem, żeby mój kolega Tony Jett nie umierał i cała ta praca, której którą Krzysztof właśnie tak dobrze i łaskawie opisał, to była właściwie praca przeciwko śmierci jego, żeby jego było jak najwięcej, jak najdłużej. Więc będąc tu przed Wami, przed Państwem, chcę to zrobić właśnie w duchu, mi się wydaje. Odpowiednim dla tego miejsca i dla, dla tej ośrodka pogranicza. Mianowicie nie chodzi o to, żeby mówić, że był to nidziaty, był kres i będziemy corocznie mówić o tym kresie. Raczej chodzi o to, żeby podkreślić właśnie, że był, że był dialog, że właściwie historiografia i filozofia i właściwie wszystkie nasze nauki Um, każda, każda, każda um, gałę szumanistyki jest rozmową i jeżeli, jeżeli uznajemy tego czoło czy nie, tak po prostu jest. Więc Jestem tym historykiem, którym jestem, dzięki między, innymi, między innymi to niemu i dzięki, dzięki między innymi temu doświadczeniu, że spędziłem z nim rok, jak, jak on umierał. Um, ja chciałem właśnie, um, akurat w tym, w tym duchu, um, przywołać, powołać się do, do czegoś, co on robił podczas tych ostatnich miesięcy swojego życia. Więc było tak, że ja za Wziąłem go do pracy. To jest prawda. On już umierając zdecydował się, że już nie będę w ogóle pisywał, że raczej poświęca czas swoim dzieciom i rodzinie. I ja zaproponowałem, żeby jednak pracował um, dialogiem ze mną. I potem różne rzeczy się zdarzały. <laughs> I, i, I każda rzecz była bardzo pozytywna, i dobra, i nieprzewidywalna. Więc myśmy zaczęli w roku 2008 tą, tą rozmową, tą konwersacją, która trwała aż do, aż do połowy 2009 roku i potem przez rok jeszcze wspólnie, aż do, dosłow, prawie dosłownie aż do, aż do dnia jego śmierci myśmy wspólnie re reagowali ten tekst, który został później opublikowany jako ta książka. Um, ale, ale, ale chodzi mi o to, że jak, jak on zaczął Znowu pracować, różne niespodziewane rzeczy się zdarzały. Mianowicie, myśmy poczęli tą pracą wspólną, nie wiedząc <toddź> właśnie, właściwie, co mogę i bez technologii, jeśli trzeba, ok, um, nie wiedząc, ku czemu właściwie zmierzamy, bo ja, moi, moi, m, moja intencja była taka mój zamiar był taki, że. Jeżeli uda mi się go zachęcać do pracy, potem zobaczę, co z tego będzie. Chodzi tylko o to, żeby coś akumulować i później, jeżeli, jeżeli żyje czy nie żyje, ja coś z tego um, zrobię. Ale chodzi o to, żeby coś teraz akumulować, stwarzać, póki on żyje. Ale jak, jak mi zaczęli tą rozmowy, to różne niespodziewane rzeczy się zdarzyły. Więc Krzysztof to właśnie przedstawiał w sposób jak być censorowany. Ja, ja trochę niecenzurowany przedstawię. Um, więc ja z Tonem rozmawiał raz w tygodniu przez prawie cały rok. I jak, jak, jak on i, i on zaczął wtedy publikować niektóre z tych rzeczy. Um, oczywiście ku mojej frustracji, <laughs> bo ja chciałem kumulować właściwie wszystko i potem on miał pomysł, a jednak niektóre z tych szkiców z mojej życi by, by jednak stworzy, stworzyły bardzo fajną książkę. Owszem, Tony, proszę bardzo, to publikuj twój pensjonat pamięci, um, a ja będę dalej pracował, żeby wpełniać wszystkie te łuki w naszej książce o, oh, Tony, dobrze, masz, masz dobre pomysły co do przyszłości a, socjodemokracji. Proszę bardzo, spublikuję jeszcze drugą książkę z tego i będziemy jeszcze dalej pracować nad tym rozdziałem o socjodemokracji, który prawie że był skończony. Um, tak, tak to było, więc i to było pięknie, oczywiście dla mnie frust, frustrujące, ale w znaczeniu oczywiście totalnie bez znaczenia. Bo praca historyka zawsze jest nieprzewidywalna. Tak, zawsze jest przywydywana. Każdy dobry historyk stawia pytania i potem odpowie na, na inne pytania. Um, więc to, to było wszystko nie tak, jest po prostu. A oprócz oczywiście polskich historyków. <laughs> um, Okej, okay, teraz, teraz, teraz wiem, kto w publiczności jest polskim historykiem. <laughs> Według reakcji. Um, więc, więc, więc chodzi mi o to, że procedura cała taka była trochę nieprzywilejowana i bardziej owocna niż, mo niż można się przewidzieć, bo, 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 do, bo doszło w końcu nie tylko do, do tejże grubiej książki, ale też do dwóch innych i do bardzo dużo Esejów Toniego. Ja się z tego bardzo cieszę, bo. Um, ja, jak już trochę innymi słowami, słowami powiedziałem, to nie wierzę w śmierć w, w sensie takie dosłownym. Um, pracowałem z tonem, żeby żeby jego było jak najwięcej, jak najdłużej. Ale jego, nawet gdybyśmy tego nie robili razem, nawet gdyby nie było tej wspólnego projektu, jego już było bardzo dużo. I byśmy, byśmy mogli już mieć wykład jego imienia, nawet bez tych um, bardzo imponujących um, pro projektów w końcu. Więc chodzi mi, chodzi mi raczej o to, żebyśmy, żebyśmy, um, żebyśmy rozumieli, jakie są związki między myślicielami, jakie są związki między historykami. Um, czytamy Simone Weil w naszym tutaj w seminarium z Ukraińcami, z Litwinami, Polakami i z bardzo charakterystyczną her, 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 dla niej um, przesadą ona pisze, że wszystko, co dobre, wszystko, co dobre um, wchodzi z zewnątrz, bez wyjątku i nie jako dar, tylko jako po, pożytek. Um, nie, jak pożyczka, tak? Dobrze mówią? Po loan. Pożyczka. Pożyczka, jako pożyczka. I pożyczka, której ciągle trzeba odpłacać. Więc akurat, akurat w tym duchu to odpłacam ciągle. A przy okazji, i mówię to przede wszystkim dla uczestników naszego seminarium. Bez Simon Weil nie byłoby Kamu, i bez Kamu nie byłoby Tony Judd, i bez Tony Judd nie byłoby tego wykładu, więc wszystkie te nie bylibyśmy dzisiaj razem, bez, bez, bez właśnie tych powikłań, bez tych, bez tych związków. Więc opłacam tę pożyczkę w taki oto sposób. A to znaczy, opłacam ciągle, ale dzisiaj wieczorem opłacam akurat w ten sposób że ostatni wykład Toniego, ostatni publiczny wykład Toniego był pod tytułem Co jest żywy i co martwi w, w socjodemokracji. Jak chcę um, spytać w tym wykładzie krótce, co jest żywy i co jest martwi w idei wolności? Um, to będzie mój, mój temat, mój temat krewny. Określam na, na samym początku problem, jaki, jaki ja go widzę w tej chwili, jeśli chodzi o, o wolność. Wolność się wycofuje ze całego Wychodu, ale bez wroga. Jest, jest ciągłe wycofywanie swobody, Jak, jakkolwiek się mierzy z swobodą. Swobodę się wycofuje, a geograficznie. W sondażach młodzieży, um, w praktyki naszych polityków. Swoboda, swoboda, wolność się wycofują, a jednak nie ma wroga, przynajmniej nie ma wroga zewnętrznego w klasycznej formie. Nie ma tego komunizmu, oprócz oczywiście Chin i Korei Północnej. Nie ma, nie, nie ma tego faszyzmu, ale jeżeli, jeżeli jest faszyzm, to w naszych krajach to nie jest, to nie jest żaden zewnętrzny. Jeżeli jest waszym, to jest w nas, w naszych społeczeństwach. To nie jest wróg wewnętrzny. A jednak, chociaż nie ma tych zewnętrznych wrogów, nie ma tego Związku Radzieckiego, nie ma, nie ma Niemiec hitlerowskich, jednak swoboda, wolność, demokracja się wycofuje tak jak podczas Wielkiej Depresji, tak jak podczas komunizacji w wschodniej Europy. To są, a, y, to są porównywalne wydarzenia, um, to są porównywalne zjawiska. Wycofuje się wolność teraz i trochę nie wiem wiemy dlaczego. Poza tym, wolność jako taka nie ma, przesadzam trochę, ale czytam Simone Weil ostatnio, więc mam, mam wymówkę, um, e, wolność nie ma zwolenników właściwie. Nie ma, nie ma ludzi, nie ma partii politycznych, którzy mieszczają wolność jako główne hasło. Rzecz przeciwnie, o ile się mówi o wolności, to mówi się o wolności od, i zwykli, od kogoś, czyli prawica mówi o wolności od tych imigrantów, i lewica mówi o wolności od tej prawicy. Um, przesadzam, ale tutaj marginalnie. I może najważniejsza rzecz, nie może być wolności, nie może być koncepcji albo praktyki wolności bez przyszłości. I przyszłość akurat się, um, akurat, akurat wycofuje z naszej wizji politycznej. Um, żadna, polityka, żadna partia rządząca, po, 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 proszę o wyjątki, ale żadna partia rząd, rządząca teraz ma wizję przyszłości. I co je, to jest historycznie rzecz biorąc, to jest bardzo dziwne, bo od 200, 200 lat więcej na Zachodzie akurat byliśmy um, przyzwyczajeni do tego, żeby była nie tylko jedna wizja przyszłości, ale a żeby akurat partie polityczne konkurowały między innymi według um, różnych wizji przyszłości. I teraz akurat nikt nie ma wizji przyszłości, i bez wizji przyszłości sama koncepcja wolności nie ma sensu, bo wolność egzystuje tylko wobec przyszłości. Jeżeli ja wykonam wybór, to wobec przyszłości. Jeżeli nie ma, wo, jeżeli nie ma przyszłości w mojej świadomości, w naszej wspólnej politycznej świadomości, wybór nie ma sensu. Nie może być wybor jako taki, bo, bo, nie ma, bo nie ma przyszłości. Więc co się stało właściwie? Co się stało, że przegrywamy bez wroga? To znaczy, ja, ja zakładam, że, że państwo są zwolennikami wolności. Jeżeli tak nie jest, poproszę, nie, tego teraz nie powiedzcie. Czekajcie aż do końca i będziemy dyskutować. Um, ale na moje cele po prostu na, 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 um, na, na, na pokrzepienie mego ducha, to zakładajmy, że tak jest na teraz. Więc co, coś, mi, coś mi robili złego po 1989 roku. To jest jeden z głównych tematów um, naszej wspólnej z Tonym książki. Um, dlaczego tak jest, że tak wielu intelektualistów i wschodnich, i zachodnich było zdanie, żeby to uprościć troszkę, że historia się skończyła? Dlaczego tak wielu z nas było zdanie, że nie było alternatywy, że nie było alternatyw, że po prostu jest jedna możliwość i ta możliwość jest tak zwana liberalna demokracja. Dla, dlaczego dlaczego tak, tak było? I przy okazji jedna z bardzo interesujących cech akurat um, Tony'ego Jatta był, tak, był taka, że on nie był tego zdania, że podczas, kiedy tak wielu ludzi którzy tak jak on miał lewicowe przekonanie, jak byli młodsi, w roku 1989 byli zdani, że akurat historia się skończyła, to my jesteśmy tym pokoleniem, które akurat historią skończyliśmy, tak, bo jest pewna tutaj hubris pokolenia, że akurat wypadło nam, żeby skończyć tę historię i żeby uczelć właśnie tą liberalną demokrację. Um, on był wyjątkiem tej ogólnej tendencji. I, i w tej szansie mówiliśmy właśnie o tym, że nie można traktować. Wolność jako cech ludzi. Nie wolno, nie wolno traktować wolność jako cechą charakterystyczną danego narodu, co jest grzech pierwotnie Amerykanów, ale też oczywiście Polaków i, 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 i nie, nie tylko. Um, nie można traktować po prostu demokracją albo swobodą jako, naturalnym, jako naturalny stan. Jako rzecz, która istnieje, i jeżeli po prostu nie będzie tego komunizmu, nie będzie tego faszyzmu, po prostu swoboda się wyrasta. Tak? Naturalnie. Takie, założone, takie założenie było i takie na, na założenie było, było zupełnie bez autoryzacji. Um, I cały nasz język z tego czasu, nie tylko to koniec historii, nie tylko to bez alternatywy, ale język, język na przykład. Taki, 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 taki zw, zwrót jak a, okres przejściowy. Jeżeli jest okres przejściowy, to znaczy, że jest norma i ta norma jest demokracja, i po tym okresie to wszystko już będzie jak Polacy zwykli mawiać wówczas normalnie, tak? demokratycznie. Um, cała wojna nasza amerykańska w Iraku była tworzona według właśnie tego, te, takiego założenia. Jak już nie będzie tego dyktatora, wszystko będzie normalnie, będzie demokracja, bo demokracja jest po prostu przyrodna, jest naturalna. Nie potrzebuje, nie potrzebuje nas. Um, cały nas amerykański nacjonalizm od pokolenia już się otwarza według takiego za, założenia. Ja będę, teraz, ja będę teraz o tym mówić na poziomie czysto intelektualnym. Więc jeżeli chcecie intelektualne właśnie um, a, 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 zabawką właśnie o to chodzi, bo nie będziemy teraz zmieniać świat, będziemy siedzieć po prostu i, i mówić przez pół godziny i potem będziemy wszyscy zmieniać świat. Um, ale tutaj chodzi mi o idei, bo Um, i mi się wydaje, i, te, i teraz mówiąc zupełnie serio, że tej intelektualne błędy, jakieś mi popełniały, miały ogromne i mają ogromne konsekwencje. I że czasu mamy akurat teraz bardzo mało, żeby odrobić te błędy i żeby myśleć inaczej o swobodzie. I wreszcie tego wykładu, jak chcę właśnie zaproponować, jak to może być, jak to może, jak to może wyglądać. Więc. Zaczynam od krytyki. Zaczynam od krytyki kategorycznej pewnej idei wolności, którą uważam za fałszywą i za dominującą. Mianowicie ten, ten pomysł, że wolność jest naturalna, że, wolno, je, 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 że po prostu, że jeśli chodzi o wolność, chodzi o brak hamowań, chodzi o brak barier, chodzi o naturalny stan. Binajmniej, binajmniej mi się wydaje, że jest akurat odwrotnie, i teraz mówią w całej tradycji, właściwie kanta i poważniejszych myślicielach o wolności, że akurat jest odwrotnie, że nie chodzi o to, żeby wolność była naturalna. Chodzi o to, że wolność jest ta rzecz, ta sfera, która nie jest przedeterminowana, która nie jest częścią ładu. Przyrody, który nie jest, um, który nie jest uh, przedmiotem um, uh, fizyki, który jest, jest, jest coś innego. Um, że jesteśmy wolni wymiarom naszych zachowań, nie są przewidywalni według na przykład fizyki. Że stwarzamy będąc wolni ludzi taką sferą, gdzie nie wszystko jest przewidywalne, gdzie niektóre rzeczy są po prostu Ludzkiej. I tutaj, um, I tutaj rzecz staje interesująca, bo jeżeli myślimy poważnie, i, i, i teraz jest krytyka kategoryczna, jeżeli myślimy poważnie, że wolność nie jest wolność do, ale że wolność jest tylko wolność od jeżeli myślimy poważnie, że wolność składa się tylko i wyłącznie ze braku. Barier, to mamy bardzo poważny, bardzo poważny problem. W tej wizji nie ma w ogóle człowieka. Jeśli wolność szkłada się po prostu z braku barier, nie ma człowieka, nie ma indywidualnego człowieka. Jeżeli jest tylko przyroda, jeżeli jest tylko natura, jeżeli, jeżeli po prostu zakładamy, że wszyscy jesteśmy racjonalni i będziemy racjonalni, w sposób racjonalny traktować tę naturę, a um, będziemy właśnie obchodzić wszystkie te bariery i będziemy, będziemy wolni, mamy ogromny problem, mianowicie, mianowicie taki, um, w tej wizji wolności triumf, triumfuje przyroda, triumfuje natura. Bo bardzo szybko okazuje się, że jeżeli śledzimy poważnie tę wizję wolności, nie będziemy, nie będziemy obraniać człowieka. Nie będziemy bronić człowieka. Będziemy bronić rzeczy. I to akurat się stało. To, co teraz powiem, zabrzmi może na początku dziwnie, ale, ale niestety tak jest w XXI wieku. Mówiąc o wolności. Co czego bronimy się akurat? Um, elektronów. Um, elektronów, czyli elektroniczy sposób, w jaki oligarchowie nasi i wasi wysyłają swoje pieniądze do kąt, gdzie nie będzie podatków. Um, bronimy broni wolność. Fotonów, czyli wszystkie te sygnały, które zostają emitowane przez nasze ekrany do naszych oczu. Tak? Bronimy fotonów i, i, i bronimy um, wolności molekulów dwutlenku węgla, um, żeby ich ruszyli jak najwięcej do atmosfery, żeby one były wolne. Jeżeli my rozumiemy wolność negatywnie, jeśli mi rozumiem rozumie wolność fizycznie, cała nasza, dysk, cała nasza dyskusja o wolności sprowadza się do tego, że wolność to jest cecha dla rzeczy i nie dla ludzi. I tak przynajmniej w moim kraju i w, niestety też w Europie do, do wyrastającego stopnia, tam, tam, tam jesteśmy. I to jest absolutnie, proszę Państwa, logiczne. Jeżeli uważamy, że wolność to jest po prostu brak barier, że wolność jest tylko negatywna, to musi dotyczyć świata fizycznego, a nie człowieka. I, ta, i tam jesteśmy. Więc możemy, możemy teraz zmienić tytuł um, tej wykładu. Um, co jest żywe i co jest mordercza w idei wolności? Bo jeżeli mamy My niewłaściwą, koncepcją wolności. Jeżeli uważamy, że wolność jest rzecz dotyczącą tylko rzeczy abstrakcji, a nie ludzi, um, osłabiamy państwo tymi elektronami. Stajemy się coraz głupsi dzięki tym ekranom i zniszczamy dosłownie, zniszczamy świat ludzki dzięki tym molekulom dwutlenki węgla, Więc to była krytyka. Tak? I teraz jest propozycja. Bo jeżeli mamy być wolni, wolność musi być pozytywna w tym sensie, że wolność musi dotyczyć przede wszystkim człowieka, a dyskusja o wolności nie, nie może być o rzeczach i abstrakcjach, to jest bardzo łatwo, musi być jednak o człowieku. Bez dzieci, bez abstrakcji. Jeżeli ktoś mówi o wolnym rynku, to jest abstrakcji i ten ktoś jest prawdopodobnie przeciwnik wolności. Jeżeli mówi się o wolności, a nie o człowieku, nie o ludziach, nie mówi, nie, nie mówi w ogóle o wolności. Więc wolność dla człowieka, wolność dla każdego człowieka. Co to znaczy? Dla każdego człowieka. Bo jeżeli mówimy o, o świecie przyrody, o świecie natury, jest bardzo łatwo po prostu zakładać, że jesteśmy równi, jesteśmy wszyscy racjonalni. Tak, tak, tak właśnie ekonomiści myślą. Ale tak naprawdę jesteśmy każdy inny, każdy myśli trochę inaczej. Więc, um, zdolno, więc nasza wolność jest nasza zdolność wybierania nie tylko akcji, ale przede wszystkim, Wartości i wartości w liczbie mnogi, bo zawsze jest wartości więcej niż jedna i zawsze wartości są sprzeczne, więc litość i konsekwencje są sprzeczne ze sobą. Szczerość i lojalność są sprzeczne. Ze sobą. Um, ja, ja będę miał um, 50. rocznicę za parę dni. Ludzie będą mówili, że wyglądasz świetnie, to jest lojalne, ale to nie jest szczere. I, i, i to, ale to wcale nie znaczy, że to nie jest wartość. Więc mówcie, proszę bardzo. Um, ale, ale więc chodzi o to, że wartości istnieją w liczbie mnogie i musimy, musimy wybierać ciągle między tymi wartościami. I wybierając między tymi sprzecznymi wartościami, budujemy się, kształcimy się jako indywidualnych, jako, jako unika unika unikalnych, jako nieprzewidywalnych ludzi, um, osoby. Więc Dobra. Jeżeli zgadzamy się, że, że ta jest, i to, wiem, że to jest bardzo proste i krótkie, ale jeżeli zgadzamy się, że to jest wizja pozytywnej wolności dla indywidualnych osób, um, to mamy wizję pozytywną, ale też wizję pluralistyczną. Bo w, każd w każdym z nas jest uniwersum, jest wszechświat sprzecznych wartości i każdy z nas ma. Biografią, historią, wybieranie pośród tych wartości i ta historia, wybieranie, właśnie buduje każdego z nas jako indywidualnego człowieka, dobra. Więc, jak będziemy, jeżeli tak jest, jeżeli wolność jest pozytywna, jeżeli wolność pozwala nam na to, żeby być indywidualne osoby, co trzeba zrobić? Ok, jest bardzo prosta odpowiedź. Ja po prostu. Teraz mów, mów, mówią, bądźcie wolny, bądźcie wolny, proszę bardzo, bądźcie wolny, bądźcie wolny. Um, mam nadzieję, że to nie wydaje Wam się wystarczające, bo w tym pluralizmie nie ma końca, w tym pluralizmie nie ma dna. Aż do absolutnego dna, ale do absolutnego bez dna um, uh, cnoty, wartości, wolności jest pauzem, bo z jednej strony jest tak, że jest ten, ta strona wolności, gdzie absolutnie pan wybiera sam, ale z drugiej strony jest ta strona, gdzie my musimy budować struktury. Ażeby pan miał wybory i też miał zdolności do wykonania wyboru. Te dwie strony są zawsze obecne aż do samego, aż do samego dnia, albo aż do samego bezdna. Bez Więc w, w tym pluralizmie chodzi o to, że każda skrajność jest absurdalna. Nie? Jeżeli ja mówię, że wolność polega tylko na tym, że ja mówię, proszę pana, Niech pan będzie wolny, to jest oczywiście absurdalne. Um, a jeżeli mówią, że wolność polega tylko na tym, żebyśmy płacili podatki i budowali państwo, to też byłoby absurdalne. Tak? Prawda musi być gdzieś pomiędzy, czyli nie ma końca tego pluralizmu. Um, sama, sama, sama cnota wartości ma dwie strony, aż do końca. Trzeba to afirmować jako wartość, czy mi się wydaje jako wartość najwyższą, ale trzeba jednak stwarzać, uh, je, jeżeli tak wierzymy, jeżeli, mówi, jeżeli mówi, mówimy to bez hipokryzji, um, jeżeli tak naprawdę um, wierzymy w to, co mówimy, kiedy mówimy bądź czerwony, wolny, to znaczy musimy też działać w sposób, ażeby pozwolono jak najwięcej ludziom na to. A żeby byli wolni. I, I właśnie w tym momencie zaczyna się inna dyskusja. Bo jeżeli mamy być wolni, musimy mieć Jeżeli uważamy, że wolność jest wartość, jest cnota, i, i że, że każda, powinna, każda osoba powinna mieć, powinna mieć dostęp do tej cnoty, do tej, do tej wartości, to musimy działać w sposób konsekwentny, czyli budować współtwarzać sytuacją, gdzie to jest możliwe. Więc ja chciałem właśnie zaproponować, i to jest ostatnia część tego wykładu, um, jak to być może w XX wieku, jak to być może um, wyglądać, albo wyglądać powinno. Jest Przepraszam. XX wieku już nie będę zmieniał. Um, to znaczy, historiograficznie owszem, ale politycznie i społecznie to już nie. Więc um, mi się wydaje, że, 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 że mamy właśnie takie zadanie, jeżeli chodzi o XX, XXI wiek, jeżeli chodzi o wolność, mamy ten problem, że nie ma przyszłości. Że nie ma, nie, ma, nie ma dyskusji o cnotach w przyszłości i że musimy być w stanie to przede wszystkim um, na, na poziomie idei zaczynać. Więc ja, bym, ja będę proponował właśnie um, pięć struktur ideowych, które mi się wydaje są warunki konieczne na, na, na społeczeństwo um, wolne. Więc uh, zmieniam tytuł po raz wtory. Co jest ożywiające w koncepcji wolności? Mówiąc o wolności, jak możemy się ożywiać? Więc nie, chodzi, nie może chodzić tylko o to, żeby ja mówią bądźcie wolny. I też nie może chodzić tylko o to, że mówimy bronimy naszej. Wolności. Tak? To też nie jest wystarczające, bo wtedy nie wiemy akurat, co to jest. I jeżeli bronimy tylko koncepcją, to nie budujemy struktury, które są potrzebne. Chodzi mi o to um, nie tylko praktycznie, ale też politycznie o to, jak, jak koncepcja wolności może nas ożywić do budowania nowych rzeczy, do nowości, do odnawiania się. Więc Pierws więc będę proponował, zaproponuję pięć struktur. Nazywają się suwerenność, nieprzerwalność, ruchliwość, solidarność i prawdziwość. Um, ale każde słowo trochę, po, trochę inaczej niż być może Państwo spodziewają się. Um, przy okazji język ukraiński bardzo pięknie to właśnie formuluje. Z, z, lepiej niż inaczej jest po inakszomu. Więc będzie po inakszomu. Um, za, każdy, za każdym z tych słów. Suwerenność. W, w całej naszej wspólnej, ale przede wszystkim anglosaskiej dyskusji o wolności zakłada się na samym początku milcząco, że piszący o wolności autor i czytający o wolności czytelnik już dysponuje wszystkimi potrzebnymi zdolnościami. Takie jest milczące założenie, że po prostu ja, jeżeli ja piszę o wolności, jeżeli, jeżeli, jeżeli Państwo czytają o wolności, to znaczy już dysponujemy wszystkimi potrzebnymi do wolności zdolnościami. Jesteśmy dojrzeli, mamy własność, jesteśmy mężczyznami, um, um, jest jest, 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 jest uh, XIX wiek, za nas staje brytyjskie imperium całe, tak. Um, więc chodzi o to, że cała ta dyskusja abstrahuje od potrzebnych warunków. Cała ta dyskusja jest normatywna. Um, a jednak, ażeby stać się, dajmy na to, angielski teoretyk wolności XIX wieku, trzeba było mieć cały rzęd potrzebnych warunków. I jeżeli chcemy mówić poważnie o udostępnieniu wolności jak najwięcej ludziom, musimy myśleć przede wszystkim o tych potrzebnych warunkach. I gdzie? I albo, albo, albo lepiej. Kiedy? Bo um, ja będę właśnie o młodych ludziach teraz mówić. Nie idź. Okay. Um, bo jeżeli, jeżeli je, je, nie, przepraszam, jeżeli, jeżeli potrzebujemy zdolności i potrzebujemy, tak? Bo jeżeli, jeżeli w wolności musimy wykonywać ciągle wybory, jeżeli musimy być w stanie um, być suwerenni nad samym sobą, jeżeli musimy mieć ciągle tę procedurę powtarzać całe nasze życie, nam są potrzebne zdolności. I kiedy wyrastają te zdolności? Um, nie podczas tego wykładu przy okazji. Kiedy wyrastają, kiedy, kiedy wyrosną te zdolności? Jak człowiek um, jest jeszcze wewnątrz swojej matki i przez pierwsze pięć lat życia. Przede wszystkim. Przede wszystkim. To znaczy większość naszych psychologicznych i intelektualnych zdolności są sformułowane podczas pierwszych pięciu lat życia. To ma ogromne znaczenie dla całej tej dyskusji, bo to znaczy, że jeżeli chcemy jak najwięcej wolności dla jak najwięcej ludzi, to znaczy, że musimy zwracać uwagę najpierw, na tych najmłodszych musimy stworzyć kondycy, warunki, i, i, i nie mogę wchodzić w szczegóły teraz, ale musimy stworzyć warunki, gdzie ludzie najmłodsi mogą stać się jak najbardziej zdolni. I to jest, wiem, totalnie kont kontra. Intuicyjnie. I to jest totalnie kontrwykonalne, bo w naszej wizji wolności już mamy w głowie tego dojrzałego, brytyjskiego i tak dalej. Go, tak? My już mamy to w głowie. To był świadomy, bomb przy okazji wszystkie inni były nieświadomi, ale ten był żart. Okay. Um, więc mamy, mamy w głowie właśnie taką postać. Taką postać normatywną. Um, I jeżeli ja mówię, że najważniejsi są ludzie, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest wolność, to jest kontraintuicyjne, ale tak jest po prostu. Jeżeli wolność, um, jeżeli wolność wymaga zdolności, już wiemy w XXI wieku, jak krytyczni są te pierwsze pięciu lat. I to znaczy, że jeżeli chcemy maksymalizować, musimy... musimy Sformułować koncepcję suwerenności inaczej, czyli musimy, musimy stwarzać, wychować suwerenne dzieci. Dzieci, które są jak najbardziej jak maksymalnie suwerenne nad własnymi emocjami i tak dalej. Więc pierwsza koncepcja to jest to jest suwerenność. Druga koncepcja jest nieprzerwalność. Bo każdy. Który jest wolny jest nieprzewidywalny. Każdy, który jest wolny jest nieprzewidywalny. Um, przyroda jest mniej więcej przewidywalna. Internet przy okazji jest totalnie przewidywalny. Filmy hollywoodzkie są totalnie przewidywalne. Um, ale lu wolni ludzie są nieprzewidywalni. Um, jeżeli, jeżeli, jeżeli świat jest dla was przewidywalny i, i wy nie jesteście dla świata przywidywalny. Jesteście wolni. Ale jeżeli jest odwrotnie, to znaczy, jeżeli wy jesteście dla, dla, dla świat przewidywalni, to nie jesteście wolni. Tak, jeżeli jest ktoś albo raczej w XX wieku, w XXI wieku coś, co jest w stanie państwa przewidzieć, nie jesteście niestety wolni. Więc wolność wymaga nieprzewidywalności. Um, wolność, um, wolność wymaga nieprzewidywalności. Um, więc bardzo krótko o tym, gdzie teraz leży wróg. Bo jeżeli, jeżeli mówiliśmy prze przede wszystkim o ludziach na jak najmłodszych, um, którzy teraz wracają, to bardzo dobrze. Um, teraz mówimy o, o naszych nieobecnych nastolatkach. Um, Oprócz oczywiście pana, um, bo gdzie są? Są w domu i patrzą na ekranach, tak? I oczywiście wszyscy dorośli ludzie teraz się cieszą, że są ekrany, bo mogą wychodzić z domu. Um, ale tutaj mamy poważny problem, bo są, jest cały szereg pro, problemów naszej maszyny, jest cały szereg problemów naszego internetu. Ale mi się wydaje, główny problem polega na tym, że, że maszyna, ja będę o internecie w taki sposób po prostu mówił, że nasza maszyna nas, nas robi przewidywalnymi. Przede wszystkim, że to jest główny cel maszyny. I to, I to funkcjonuje według takiego schematu. Po pierwsze, maszyna sztucznie was odłącza. Od świata, od innych ludzi, od środowiska. To jest, i, I to jest całkiem sztuczne. Po drugie, maszyna znajduje dla państwa um, ta rzecz, tej rzeczy, te tematy, te obrazy, które państwa kręcają. Um, pozytywnie albo negatywnie, to nie ma, nie ma różnicy. Po trzecie, um, a maszyna daje wam to, co jest dla was. Um, pożądane, ale od czasu do czasu też to, co jest bardzo niepożądane, bo akurat ta mieszanka jest bardzo dla ludzi atrakcyjna. Po czwarte, robiąc to, maszyna um, zatwierdza w sposób charakteralny i, tward, i twardnieje waszą osobowości, czyli wasza osobowość staje się on coraz bardziej a, przesadna, przewidywalna, um, b, 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 coraz bardziej bliskie innym osobowościom, bo akurat, nie wiem czy Państwo to wiedzą, ale jest, jest skończona liczba kategorii na internecie. Internet was już wszystkich klasykowało do tych kategorii, i teraz pracuje na rzecz, żeby wszyscy, wszyscy wydane kategorii byli jak najbardziej bliscy do siebie. Um, to jest, jeżeli jesteście na internecie, to, to jest proces niestety nieunikalny. Po piątej. Um, z czasem, jak słyszysz wszystko, co chcesz słyszeć, Dojdziesz do konkluzji, że ci, którzy inaczej myślą, to są wrodze. Tak. To nie są po prostu nasi współobywatele, nasze są to są po prostu wrogowie. To są, to są inni. I um, wtedy, wtedy wchodzi naj, może naj, najważniejszy moment, kiedy działamy w rzeczywistym świecie, według emocji. Pochodzącej z internetu, przede wszystkim głosując, głosując za Brexita albo za Trumpa. I jak działamy, i to jest ostatni etap, jak działamy w rzeczywistym świecie według emocji z internetu, to pomagamy maszynie zaistnieć w naszym świecie, bo już używamy naszej inteligencji, żeby usprawiedliwić to, co maszyna. Nam robiła. Um, więc, więc teraz powtarzam, to jest skutek negatywnej wolności, bo ci, którzy mówią, że wolność jest tylko po prostu brak barier, będą, będą mówili, że nie, nie ma problemu, to wszystko jest wolność słowa. Fakt, że cały internet jest, jest zrobiony po to, żeby nam, nas klasyfikować, żeby nas uprościć, żeby nas polaryzować, żeby nas radykalizować, to jest, to jest wszystko wolność człowieka. Choć tak naprawdę obecność ludzi na internecie właściwie jest znikła. Um, nas właściwie prawie tam nie ma. Um, każdy, każdym razem, jak, 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 jak Państwo są przed ekranem, jesteście przeciwko rzeczy, które ma prawie ma, właściwie ma prawie nic ludzkiego wewnątrz. Więc ale jednak, jeżeli myślimy, że wolność jest tylko negatywna, będziemy mówić, że właśnie akurat najważniejsza rzecz jest, ażeby tej fotony z ekranu. Penetrowały nasze umysły przez nasze oczy. To jest dojrzały etap konceptualizacji wolności jako negatywna. I tam jesteśmy, tam jesteśmy mówimy o wolności dla, um, algor dla, dla algorytmów. Mówimy o wolności dla, uh, dla abstrakcji i dla rzeczy, które nie, nie są ludzkie. Trzecia propozycja, pozytywna, ruchliwość. Ruchliwość w przestrzeni i ruchliwość w czas. Możliwość po prostu poruszania się. Um, nie podczas mojego wykładu, chyba, że jesteście, że macie między, mniej niż pięć lat. I jeżeli macie mniej niż pięć lat, to proszę bardzo, po to rozwija. Um, ale ruchliwość, możliwość poruszania się w, w, w przestrzeni i w czas. Um, bo wybory dosłownie wymagają ruch. Um, a, a żeby wybierać między tą cnotą, tą cnotą, tą koncepcją dobra, tamtą koncepcją dobra, potrzebujemy czas. i normalnie też potrzebujemy przestrzeni. I oczywiście maszyna działa, ażebyśmy nie mieli ani przestrzeni, ani czasu. Bo jeżeli, jeżeli siedzimy przed ekranu nie ma przestrzeni, i jeżeli jesteśmy w tym świecie, gdzie ciągle jesteśmy bombardowani obrazami naszych i owych, i naszych, i owych, i naszych, i owych, też nie ma czasu. Tak maszyna tak działa, żeby nie było ani przestrzeni, ani, ani było czasu. Ale jest, jest jednak markalniejszy proces, który się odbywa, um, który mogę tylko dwoma zdaniami um, uh, określić. To chodzi o stosunek Europejczyków, i mam na myśli i was, i mnie, Europejczyków do przestrzeni. Więc um, cała nasza dyskusja o wolności, i polska, i angielska, i amerykańska, założyła, że um, nie ma że nie ma granic w przestrzeni, że przestrzeni zawsze będzie coraz mniej. Tak? Że my, Amerykanie, mamy nasz zachód. Wy macie swoje kresy, tak? Kresy znaczy właściwie, że nie ma kresu. Um, że, Eropie, że właściwa europejczykom idei wolności zakłada, że jest coraz więcej przestrzeni. I w XXI wieku już tak nie jest. Mamy te same pojęcia wolności, ale nie mamy przestrzeni. Na lepsze, na gorsze po prostu nie mamy przestrzeni. Już nie będzie tak wojen, tak? Już, już nie będzie z plemiona. Te dni już są za nami. Um, może na lepsze jednak, ale w każdym bądź razie po prostu tak jest. Już nie będzie Kijów Polski, tak? To, 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 te rzeczy są już forby. Hmm. To, to już się nie stanie, ale nasze pojęcie w, wolności jeszcze zakładają, że, że przestrzeń um, jest bezgraniczna, że mamy przestrzeń i nie mamy przestrzeni jest odwrotnie. Statystyczni Europejczyk i też amerykanie um, teraz traktują przestrzeń jako źródło strachu. Nie jest tak, że będziemy w Afryce, że będziemy w, 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 w Azji. Jest raczej tak, że boimy się, że Afrykańczycy i, i Azjaci do nas przychodzą. Tak? Jest już odwrotnie, a jednak nasze pojęcie wolności się nie zmieniały. Więc mi chodzi teraz o dwie rzeczy. Po pierwsze, i to jest, to jest, to jest raczej uwaga amerykańska niż europejska, ale jak Europejczycy rozumieli, że już, będą, że już nie będzie imperium, to oni sobie budowali państwo dobrobytu. I państwo dobrobytu jest tam po prostu, żeby pozwalać Europejczykom się ruszyć, w sensie przynajmniej awans społeczny. Tak? Państwo dobrobytu jest, zastęp, jest zastępcą imperium w tym sensie, że pozwala na ruch, na ruch przynajmniej w tym sensie. Um, Druga uwaga, i to jest teraz uwaga um, raczej ogół, ogólniejsza, um, że jak przestrzeń się kończy, czas jest ważniejszy. Więc nie wiem, czy Państwo to zauważyli, ale teraz dominująca forma polityka jest polityka czasu. Um, polityka czasu, że. Um, ci, którzy uważali, że nie ma alternatywy, że historia się skończyła i tak dalej, oni praktykują um, polityką, uh, polityką nieuchronności, że po prostu tak jak jest, tak będzie. Ci, którzy mówią, że są, że są wiecznie mi i oni i że powtarzają się tej walki między nami i tamtymi, to prak ci praktykują polityką uh, wieczności. Tak. Um, I więc politycy i, 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 i dominujący politycy, tak jak um, pan Trump albo pan Putin, to są politykami właśnie wieczności. Oni akurat wygrają. Więc czas jest dominujący, mi, mi się wydaje teraz, wymiar polityki. I dlatego? Dlaczego? Dlatego, że nie ma przestrzeni. Nie ma przestrzeni, więc cały nasz ruch, albo prawie cały nasz ruch, żebyśmy byli wolni, musi być w czasie. I ci, którzy chcą, żeby nie było wolności, też chcą, żeby nie było czasu. Żeby wszystko było wieczne. Żebyśmy nie mieli tej przyszłości, bo przyszłość jest potrzebna na wolność. Ale jednak um, nasz scenariusz jest trochę ciemniejszy, bo jest, jest, jest jeszcze inny wymiar czasu albo inna możliwa konceptualizacja czasu, mianowicie czas kata, katastrofalny. Um, I tu oczywiście mam, mam na myśli, um, mam na myśli um, a, ocieplenie globalne. Bo <coughs> ci sami ludzie, i to prawie bez wyjątku, którzy mówią, że polityka to jest kwestia mi i oni, negują albo nie mówią o globalnym ociepleniu. Uh, I nie mówiąc o i nie działając przeciwko globalnemu ociepleniu, stwarzamy sytuację, gdzie nie ma czasu. Bo chyba nie ma ludzi właściwie, nie ma ludzi, nie ma elity, która nie wierzy w to, że będzie globalne ocieplenie, że jest globalne ocieplenie. Um, Wybór jest, jest inny, to znaczy podział jest inny między tymi, którzy uważają, że mają dość pieniędzy, żeby uciec, i tymi, którzy tak nie uważają. Wśród elity w każdym razie nie ma nikogo, który nie wierzy w globalne ocieplenie. Um, więc ci, którzy udają, że nie wierzą, ci, którzy przekonują, że nie ma globalnego ocieplenia, produkują i sztucznie czas katastrofalny. Bo będziemy, będziemy niestety, uh, będzie coraz trudniej nie wierzyć w to, że nie ma czasu, bo że nie ma przyszłości, bo teraz dosłownie nie będzie przyszłości, bo jeżeli nie sytuacją sytuacji a nasz gatunek ma być może 4-5 pokoleń w ogóle. Więc um, w tym sensie dosłownie teraz nie ma przyszłości, jeżeli ka czas katastrofalny um, triumfuje. Więc ja, jak, jak ja mówię, że, um, że ruchliwość, że ruchy, możliwość poruszania się w przestrzeni albo w czasie są potrzebne wolności. Ja, ja, ja myślę o tym jak najbardziej dosłownie. Jeżeli nie będzie, czas, nie, będzie, nie będzie czasu przyszłego, to też nie będzie wolność. I co z tym zwiąże? Jeżeli chcemy, ażeby żebyśmy byli wolni, jeżeli chcemy, ażeby była możliwość, żeby przyszłe pokolenia były wolne, musimy dbać o czas. Bo jeżeli już nie ma przestrzeni, albo przestrzeń jest minimalna, możemy ruszyć się tylko w czas. I jeżeli czasu nie ma, nie możemy się poruszać. I jeżeli nie możemy się poruszać, to nie będziemy wolni. Um, a solidarność. Um, więc wszystkie te rzeczy, o których teraz mówią, to są cnoty. Nie? To są dobre rzeczy. Ale akurat nie mówią o nich jako o cnotach. Ja mówię o nich jako o strukturach jako o warunkach koniecznych na wolność. Więc jeżeli teraz mówię o solidarności, to nie dlatego, że Krzysztof Krzyżewski jest tutaj, to nie dlatego, że jestem w Polsce, to nie dlatego, że rocznice, nie. Mówię o solidarności, bo bez solidarności strukturalnie nie ma, nie ma wolności. Um, suwerenność, ruchliwość, solidarność to są warunki konieczne na wolność. Bardzo krótko, dlaczego. Jeżeli jesteś rasistą i nie patrzę na kogoś specyficznego tutaj, jeżeli jesteś rasistą, to znaczy, że nie jesteś wolny. Bo jeżeli jesteś rasistą, to, 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 nie, to nie tylko znaczy, że jesteś instrumentem w rękach kogoś innego, który, um, uh, który, robi, który, um, który uh, robi niewłaściwe rzeczy w in, innej grupie. Jeżeli jesteś rasistą, to znaczy, że nie możesz patrzeć na, inny, na wszystkich innych współobywateli tak samo. I jeżeli nie możesz to zrobić, to nie jesteś Wolnej. Um, to samo dotyczy nierówności społecznej. I nierówność społeczna w moim kraju, przynajmniej um, w Wielkiej Brytanii, jest coraz większa. Do takiego stopnia, że, że, że tworzy sam w sobie problem dla wolności. Dlaczego? Um, na na czyj sposobie przynajmniej? Przede wszystkim, po pierwsze, um, nie, jest, nie może być komunikacja. To znaczy, jeżeli ja mam wszystko, nie mam się okazji. Ale jeżeli ja mam wszystko i wy nie macie nic, nie możemy po prostu ze sobą rozmawiać. To jest niemożliwe. Nie żyjemy w tym samym świecie. Drugi problem. Jeżeli nierówność społeczna jest skrajna, państwo staje się dysfunkcjonalne. Jeżeli państwo jest dysfunkcjonalne, to nie będzie mi w stanie budować wszystkie tej struktury, o których jest mowa. I trzeci problem, jeżeli, jeżeli nierówność społeczna będzie skrajna, demok demok demokracja będzie coraz mniej reprezentatywna, co so przy okazji jest, um, jest aktualna sytuacja w moim kraju. Mamy demokrację, ale tą demokracją jest Niestety, um, nasz miar coraz mniej reprezentywna. I to jest przede wszystkim dzięki nierówności społecznej. Bo ja mogę głosować, ale nie mogę dać na przykład um, 30 milionów dolarów mojemu lubiemu kandydatowi, ale inni mogą. I jednak to znaczy, że oni mają więcej głosów niż ja. To nie jest, to nie jest tak skomplikowane. Ostatnia struktura, i wtedy kończymy. To jest, to jest i teraz będzie, będą bardzo, bardzo konserwatywne. I mam nadzieję, że przy okazji, że Państwo to zauważyli, że jednak um, z jednej strony można charakteryzować ten program jako socjodemokratyczny, żeby trzeba budować struktury. Z drugiej strony cały czas mówią o, o strukturach, które są jednocześnie cnotach, i przede wszystkim cnotach konserwatywnych. I mi się wydaje, że o ile jest konserwatyzm, to konserwatywna konserwatywny, cnota musi być prawdą. Um, więc ostatnia struktura to jest prawda. Więc potrzebujemy prawdy um, dla wszystkich innych tych struktur. Um, jeżeli na przykład nie wiemy, że 26 ludzi mają tyle pieniędzy, co połowa świata, to jest fakt. Nie rozumiemy, jak jest, jaka jest skala społecznej nierówności. Jeżeli ja nie wiem jako Amerykanin, że dwa że dwa najbogatsi Amerykanie mają tyle, co jedna trzecia ludności, obywateli mam na myśli, to nie rozumiem sytuacji. I to jest to jest prawda, to są proste fakty. Jeżeli nie wiemy, jakie jaki jest globalne ocieplenie, um, nie rozumiemy, jaki jest problem z czasem, Um, jeżeli nie rozumiemy, jak działa maszyna, jak działa nasz Internet, to nie możemy być nieprzewidywalni. Będziemy coraz bardziej przewidywalni. Um, jeżeli nie rozumiemy, jaka, jak, funkcjonuje, uh, jak funkcjonuje psychologia małego dziecka, jeżeli nie rozumiemy, jak, ro, jak rozwija, na przykład, żeby, 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 żeby wziąć przykład jak najbardziej konkretny, jeżeli nie wiemy, jak rozwija się mózg małego dziecka, to nie rozumiemy, jaki jest związek między zdolnością i, i, i wolnością. Um, ale też prawda jest konieczna, absolutnie konieczna na wybory moralne. Um, a Hobbes mówił, że główny, główna przyczyna braku wolności to jest brak wiedzy o przyczynach. To znaczy, jeżeli nie jesteśmy w stanie rozumieć świat nas otaczający, to nie jesteśmy w stanie wykonywać wyboru. Ale też fakty są ważne, żebyśmy wykonali wybory razem, bo wartości są i muszą być i powinny być różne. Każdy ma swoje wartości, w porządku. Ale jeżeli fakty też są różne, nie jest możliwa konwersacja. Wartości niech będą różne, ale jeżeli fakty są różne. W ogóle nie ma tego, nie ma kontaktu. Um, może być most między ludźmi, którzy mają różne wartości, ale mi, mi, pomiędzy ludźmi, którzy mają różne fakty, nie sądzę. Nie, nie sądzę. Um, Leszek Kłokowski określił um, prawdę jako ten cel, który um, nas jest godny, um, że warto o prawdę się starać, warto dojrzewać w kierunku prawdy. I jest jeszcze jeden argument. Na rzecz, na rzecz prawdy, na rzecz faktów. Mianowicie, mianowicie takie. Czy Państwo zauważyli, że oprócz Was oczywiście, oprócz wolnych ludzi, tak naprawdę, jedyna tak naprawdę nieprzewidywalna rzecz na świecie to są fakty. Fakty są nieprzewidywalne. Skutki, skutki, um, skutki badania są nieprzewidywalne. Skutki dobrego reporterstwa są nieprzewidywalne. Skutki złego dziennikarstwa są przewidywalne. Skutki złych filmów są przewidywalne, przewidywalne. Jedyna rzecz, która tak naprawdę jest nieprzewidywalna, to, jest, to są fakty. Fakty są nieprzewidywalne. To, co chcemy wierzyć, jest niestety przewidywalne. To, co władza powie, jest przewidywalne. Ale jakie są fakty, Fakty są nieprzewidywalne. Więc, więc fakty są dla nas jakby zasobem nieprzewidywalności. Bez faktów jest nam trudniej być sami nieprzewidywalni. Jeżeli mamy dostęp do faktów, mamy dostęp jakby do zasobu nieprzewidywalności. Jeżeli mamy żadny do, dostęp do faktów, będziemy niestety coraz bardziej przewidywalni, czyli coraz mniej coraz mniej wolny. Dobra, podsumując. Um, mój argument zabrzmiał tak, że wolność najwyższą wartością jest, um, że wolność jest pluralistyczna aż do, aż do końca, aż do dnia, że pluralistyczna wolność wymaga zdolności, że czas plus zdolność plus wybory czas plus zdolność plus wybory Prowadza się do unikalnych i nieprzewidywalnych osób i że egzortacje do wolności nie wystarcza. Nie, nie mogę powiedzieć po prostu Olechu bądź wolny, to, to nie wystarczy, ale że, że mi um, wszyscy po tej stronie muszą działać na rzecz, ażeby wszystkie możliwe struktury były na miejscu, ażeby Olech mógł być jak najbardziej wolny i wszyscy, wszyscy inni razem, razem z nim. Um, stwierdziłem, że wolność um, nie jest martwa litera, że, że, że wolność właściwie ożywiła, powinna, um, bo, a, bo wolność przedstawia możliwą przyszłość, że wolność przedstawia Cały szereg struktur, które są zarazem cnoty, czyli suwerenność, nieprzewodniona, solidarność i dziwość. Um, oczywiście, idei nie działają same, ale mi się wydaje, że zmieniając naszą koncepcję wolności, możemy, możemy przynajmniej mieć um, jeden konieczny warunek, a żeby zmieniać świat i to już wydobry kierunek. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Timie, chcę Powiedzieć, że wracając do Tony'ego a e, że jak on tutaj był, siedzieliśmy na tym ganku, tak jak dzisiaj siedzimy i rozważaliśmy, to było dosyć dla mnie zaskakujące wtedy, kiedy Tony zaczął mówić o aktualności zniewolonego umysłu Czesława Miłosza. To, był, to były początki lat 2000. Wchodziliśmy do Unii Europejskiej w, w 2004 roku. I wydawało mi się wtedy, że to jest historyczna książka Zniewolony umysł Miłosza. Ale on właśnie w tym czasie i po pobycie tutaj w Krasnogródzie napisał zresztą taki esej, e, przywołując to miejsce i przywołując Miłosza, dlaczego e, ta koncepcja zniewolonego umysłu jest tak aktualna. I wtedy dla niego jeszcze te, to był taki kontekst zastąpienia konieczności historycznej która tak ważna była w tej książce Miłosza jako tym ketmanie czyli yy, takiej idei w której do końca nie wierzymy czy tak naprawdę autentycznie nie wierzymy ale przyjmujemy to jako, yy, jako, yy, jako fakt który nie ma alternatywy prawda że, że to było to bardzo mocne marksistowskie po pojęcie że musimy być poddani czy iść żeby być w ogóle zwy zwycięstwem z historii, żeby iść za, koniecz za koniecznością historyczną. I dla Tony'ego Jada wtedy taką nową ko koniecznością była konieczność wolno wolnorynkowa czy neo neoliberalna. Że to, jest, że to zaczyna być przyjmowane na zachodzie jako kolejny Ketman, który yy, 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 zaczyna obowiązywać jako Tina, zresztą, no alternative to that". I, I do tego też. Tym się odwoływałeś, ale my, wydaje mi się, że teraz jesteśmy świadkami, yy, 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 słuchając Twojego wykładu, yy, jakiejś kolejnej fazy. To znaczy, to co chcę podkreślić, co tutaj usłyszeliśmy, że mamy oto historyka, yy, myśliciela, który odważył się po raz kolejny mówić konstruktywnie i da dawać konstruktywne odpowiedzi wobec zagrożeń czy krytyki, którą sam. Prowadzi, co jest bardzo rzadkie. I, czyli jesteśmy ponownie w tym momencie, czy, czy na tej linii, kiedy historyk Europy Środkowo-Wschodniej, piszący książki o rekonstrukcji narodów, o skrwawionych ziemiach czy czarnej ziemi, nagle napisał książkę o tyranii, która stała się książką jakby przewodnikiem, co robić tu i teraz, dzisiaj w Ameryce. Czy w Europie. I dzisiaj byliśmy świadkami kolejnej, kole, kolejnego rozwoju tej myśli, to znaczy podania, odważenia się, zmierzenia się z tym pytaniem, co konkretnie robić i jakie mają być konkretne działania, skoro. Yy, jesteśmy w sytuacji, tak jak to nazwałeś, wycofywania się czy tracenia wolności, yy, utraty wolności, ale już nie w ten konwencjonalny sposób, kiedy ją nam odbierał wróg, czytelny dla nas, zewnętrzny najczęściej, tylko siły, które do tej pory są dla nas trudne do nazwania. W tej sferze wolności. Więc, więc traktuję ten wykład i to, co dzisiaj usłyszeliśmy, za taką próbę otwarcia na zrozumienie nowych zagrożeń i budowania nowego języka i nowej praktyki, która, która powinna być rozwijana w, w tym, żeby się. Tą nieuchwytną, czy już niekonwencjonalną, czy uciekającą starym kategorią, e, formą zagrożenia wolności e, zmierzyć e, dzisiaj. E, moje pytanie byłoby jeszcze, jeżeli byś mógł pójść o krok dalej, bo wiem, że w tym. Proszę. Aha. <śleszamy> Pan Czesław jest z nami, chcecie mi powiedzieć? W Sejnach leje. <tuje> no <trafię> e, e, że, że to, co, co powiedziałeś, jest w sferze struktur myślowych, w sferze budowania idei, w sferze refleksji, a gdybyśmy mieli to próbować przenosić na instytucje, na organizacje, na ciała, które Y, m, mogą to ustanawiać y, w długim trwaniu, to ja, jaki tutaj kierunek byś widział? To jest og ogromne pytanie i bardzo świadomie um, na nie nie odpowiedziałam w wykładzie, bo mi się wydawało, mi wydawało, że akurat tych pięć nowych pojęć. Wystarczyło na, na dyskusję, ale w, w konkluzji książki, które mam teraz w głowie, są dwie części, i w pierwszej części chodzi o to, co możemy robić jako indywidualne osoby, więc są pewne rzeczy, które możemy całkiem bez rządu, bez państwa, bez społeczeństwa um, robić sami, które nam pomagają. Um, I to jest, ta, to jest ta strona wolności, exhortacji, bądźcie wolny, który nie jest tak absurdalny właściwie, bo musimy to powtarzać, choć ja trochę żartowałem z tego, musimy powtarzać, czy jednak to jest wartość moim zdaniem naj, 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 najwyższą i, to, i bez Ironii. Ale jednak um, druga część dotyczy to, co ludzie nie mogą dla siebie robić. I, 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 i najoczywisty przykład to jest to są właśnie noworodki, to są niemowlęta, tak? Niemowlęta nie mogą sobie robić wolnymi. To jest niemożliwe. Jeżeli, jeżeli mamy lezej fair wobec niemowląt, jeżeli, jeżeli powiemy tak, to niemowlęta to niech leży w lasie, um, oczywiście wiemy, że to jest absurdalne. I dlatego, że wiemy, że to jest absurdalne, wybór polega na tym, co będziemy dla niemowląt robić jako państwa, rząd i tak dalej, miasto i tak dalej. Więc ja, 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 ja proponuję um, cały szereg... Uh, Cały szereg programów dla każdej z tych struktur w książce. Um, od, 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 od niemowląt do globalnego ocieplenia. Um, mam bardzo konkretne propozycje. Drodzy Państwo, czy ktoś chciałby się włączyć do rozmowy? Aha. Ja myślałem, że my mówimy o opatrzności, która nad nami czuwa, ale też rozumiem, że, że, że coś nam tutaj jednak zagraża, więc może jedno, dwa pytania, jeszcze póki możemy, zanim lunie. Bardzo proszę. Tak? Timie, bo jest taka propozycja, żeby już teraz nie lękać się tutaj i, i, i po prostu przejść. Do, do kawiarni do wewnątrz, prawda? I tam sobie siąść i odetchnąć trochę. Może rzeczywiście potrzebujemy przerwy, chwilę oddechu pod tym wykładzie i wtedy byśmy może otworzyli jeszcze czas na kilka pytań do, do Timothy'ego Snydera. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz. Dziękuję Timothy Snyder za wspaniały wykład.